jak robię, czy cię odrzuci, bo to jest wszystko sztuczne. Ale mu się najwidoczniej podoba, skoro mnie też no, wysyła no, i jest tak, za tym, to ja nie jeszcze wiem. Mi dorzuca do tego. Ale to już jest stara. Ale że stara, to nie znaczy, że co mam, już kupywać sobie trumnę mam, bo już jestem stara? No co ten Robert zobaczy po ciemku? Mamo, ale my nie robimy nic po ciemku. To jak, wy to robicie wszystko przy świetle? My siebie oglądamy przy lampeczce nożnej, przy świeczuszkach, bo lubimy na siebie patrzeć. Porno czy co? Jakie, mamo, porno? Tato, no, mąż, żona, to po ciemku się proszę kochają. Was, ja tu jestem w aucie. Mamo, to za twoich czasów się robiło po ciemku. Czasu na dyskusję w drodze nie zabrakło, bo specjalistyczna klinika, do której wybrała się żona Roberta, jest w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłam umówiona na wizytę. Bardzo proszę o wypełnienie dokumentu. Wisiła, wiesz, że nie jesteś pierwszą bohaterką tego programu, która zamierza robić sobie coś z piersiami, prawda? Powiększa ci w ogóle. Zabieg powiększania piersi przeszła Beata z Oławy. Ile ta przyjemność kosztuje? 400 zł. Kartą mogę? Kartą. I zapraszam do gabinetu. Czyli na wprost, tak? Wiesława sprawdzi, czy możliwe są implanty. Dowie się też, co o tym sądzą mama i córka. Dzień dobry, można? Jesteśmy umówione tutaj. Ja jestem z całą familią. Dobry, panie doktorze. Jestem zapraszam umówiona serdecznie. Tutaj. Witam. Bardzo miło, Mazurek Maciej. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę sobie usiąść, ja już podam krzesło. Czym mogę pomóc? Panie doktorze, no chciałam troszeczkę poprawić piersi, wygląd. Zapraszam tutaj. Proszę się tutaj rozebrać. Dokonamy pomiarów biustu, ocenię stan miejscowy i zaplanujemy jakieś dalsze kroki. Okej. Okay. W staniku rozumiem, że piersi są symetryczne. Nie odczuwa pani, żeby któraś była większa od drugiej. Okej. Okay. Mhm. Może się pani ubrać? Mhm.